Dzień dobry, siemanko ludziska, witam was, aż wam normalnie tak pomacham, yo, yo! Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj materiał związany z wydaniem darmowego dema gry Matrix Awakens, Awakings, przepraszam, Matrix Awakings, chyba tak to się czyta fachowo po angielsku. W każdym razie Matrix pobudka? Matrix, obudźmy się. Moi drodzy, darmowe demo Matrixa na silniku Unreal Engine 5. Nowe doświadczenie. Może w końcu jakaś nowa grafika generacyjna. Nie wiem, zobaczymy. Chciałbym porównać na dwóch konsolach. Na Xboxie Series X i na PS5, bo na tych dwóch konsolach wyszło te demo i ja te dwie konsole akurat posiadam i chciałbym sprawdzić, jak to się prezentuje. Dobra, na przykład palamy na Xbox Series X, moi drodzy. Matrix Awakens Unreal Engine 5 Experience. No, zobaczmy, moi drodzy, jak to się będzie prezentować. Aż jestem ciekawy. Co to tutaj zobaczymy ciekawego? Traktujcie to jako taki luźny materiał. Wiecie, totalnie na luzie. Ale coś czuję, że może być grubo. Unreal Engine 5. Po polsku, moi drodzy. Po polskiemu. Co mamy na ustawieniach w ogóle? Napisy włączone. Wibracje włączone. No jak najbardziej. Wchodzimy w Matrixa. Naprawdę jestem ciekawy. Co tu uraczy nas? Co nas tutaj uraczą na twórcy w tym demie? Ciszę, bo mamy dosyć głośno. Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Powiem wam, że... Hi, I'm Keanu Reeves. Ciężko mi odróżnić grę od filmu. No to jest... Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema narrative. In an industry where actors... To jest gra, ale graficznie, moi drodzy, to tak wygląda, że ja konkretnie na pierwszy rzut oka nie byłem w stanie odróżnić, co jest filmem, a co jest grą. We asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Ja jestem w szoku. W szoku, jak to wygląda. To jest jakaś miazga po prostu. Yeah, this is what they wanted. They said they were fine with your theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. Thank you.
To wygląda dosłownie jak film. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. Ja pierdzielę, ja mam powiem, że miazga po prostu, co nic nie stworzyli. You still got it. Like riding a bike, they say. I sometimes miss this version of us. Me too. The hell are you doing back there? Sorry, I was told this is a sim preparing me to fight the system. Right on. Do you know about this? Ja wiem, że jakbym oglądał film z 99 roku z Matrixa, nie? Weskipy. Momentami, jak to by się człowiek nie przyjrzy, to nie idzie odróżnić, czy to jest grafika gry na silniku stworzona, czy to są naprawdę prawdziwi aktorzy z filmu, nie? To jest kurwa zrobione. Miazgator, ja powiem totalny miazgator. Okej, rozumiem. Mamy strzelanko. O kurwa. Tu mamy. Ale tu się dzieje, ja pierdzielę. Godzimy. Nie, to jest naprawdę, to nie, ja nie jestem w stanie drużyć, co jest co normalnie, nie? Bez kitu. Miazgator, total. Motion matrixowe. Tu. Ja wam powiem miazga, to jest miazga, co oni w ogóle stworzyli, nie? Co oni zrobili, kurwa, na silniku gry. No jeżeli, to jest Unreal Engine 5, jeżeli taka czeka nas przyszłość z grami, to ja jestem pod wrażeniem, bez kitu. Dosłownie interakcyjny film. Interakcyjny film. Coś pięknego. Dla mnie to jest szok. To
Ja bym powiedział, że to trzeba odpalić i trzeba to dosłownie w to trzeba zagrać, bo jak to się obejrzy na YouTubie nawet gdzieś, to nie robi kompletnie takiego wrażenia jak samemu, nie? Mass AI. Można sobie włączać dzień i noc. Wow. Powiem wam, naprawdę, jakbym oglądał film z 99 roku, nie? Bez kitu. Tylko, że no mogę nim oczywiście sterować padem, nie? Ja pierdylam. No coś pięknego, wiecie, ja to tak wszystko oglądam. Podziwiam. Widzicie, no takie grafiki to jeszcze nie widziałem na własne oczy. Serio, to jest coś pięknego po prostu. Jak to w ogóle wygląda? Włączać renderowanie pikseli. Ja pierdylam. No po prostu szał ciał, nie? Możemy sterować, widzę, osobą. Latanie to jest... Aha, rozumiem, dobrze. Latanie to jest takie, wiecie, moistne. Print. Może jakieś samochody w ogóle wsiąść, albo coś takiego? Interaktywny GTA? Można, jak najbardziej. Dobrze, chciałbym wsiąść. Ja pierdolam, no to jest... Mówię, normalnie bym oglądał film. Wam, że to jest... Kurwa, no miazgator, nie? Prawda, ja tak... Wiecie, tak... Oglądam i... Nie dowierzam, co oni nam tu w ogóle prezentują, nie? Co oni nam tutaj wsadzili do gry? Ile oni wyciągnęli z tego silnika? To jest demo w ogóle. Więc wiecie, optymalizacja też pewnie jest zrobiona w 100%, ale... No ja jestem, kurwa, w szoku, co ja widzę w ogóle, nie? Bez kitu. Oczywiście widać momentami, że te 30 klatek nie jest trzymane. Troszkę ten obraz gdzieś tam rwie. Ja wam powiem, że to jest... No po prostu coś pięknego. Moi drodzy, dobrze, a przełączmy się w tym momencie na konsolę PlayStation 5 i zobaczmy, jak to się prezentuje na PlayStation 5, bo to jest też bardzo mnie ciekawi, jak to na PS5. Nie powinno być raczej większych różnic. Co prawda są dwa telafropy różnicy obliczeniowej mocy w obydwu konsolach, natomiast już gdzieś tam było powiedziane, zauważone, że to nie robi jakiejś mega dużej różnicy. Także jeszcze tylko szybko rzućmy okiem sobie, jak to się prezentuje na PlayStation 5 przy okazji. No to ja wam powiem, kuźwa, dla mnie szokens, niedowierzanie, co oni wycisnęli z tego silnika i jak nam to zaprezentowali. Także ja od razu nie przedłużam. Słuchajcie, moi drodzy, odpalamy demko i przeżyjmy to jeszcze raz. No, to jest masakra. Coś pięknego. No
To jest silnik gry. Teraz jest silnik gry. Czy to nie idzie odróżnić, czy to jest film, czy silnik gry. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors. Reflecting back who and what we are and the choices we make. The worlds we build. Nie, nie dowierzam, po prostu to nie wycisnę z tego silnika. About why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how to... Powiem wam, kurczę, coś pięknego. Ja może nigdy nie byłem jakimś mega fanem filmu Matrix, bo nie byłem, o ile jeszcze jedynkę rozumiałem, o tyle dwójki, trójki już nie bardzo. Natomiast, no mówię, te demo technologiczne na Unreal Engine 5 prezentuje taką jakość, naprawdę grafikę next genową. Jestem w szoku po prostu, jak to wygląda, nie? Jak to jest kuźwa zrobione. Naprawdę, ta grafika, to wszystko. Jeszcze raz to powiem, jakbym oglądał film 99 roku, ale móc grać w tym filmie za pomocą pada, wiecie, interakcji po prostu, nie? No, dla mnie szok jest, no, robi to strasznie piorunujące wrażenie. Jak zaczną tworzyć gry na nową generację, w końcu, z nowymi silnikami graficznymi, to ja wam powiem, że to będzie... Boże, to będzie miazgator po prostu, to będzie totalny miazgator. Graficznie raczej nie różni się ta gra między konsolami, chociaż nie wiem, czy na Xboxie kolory nie były troszkę bardziej wyraziste. Mogę się mylić, może to jest jakieś złudzenie tylko, ale tak mi się coś troszeczkę wydaje, lekko, że jakby kolory tutaj na piątce były troszkę bledsze. W Xboxie takie były bardziej żywsze. Chyba, że mi się wydaje coś. Ale no po prostu kuźwa... Oni tutaj odwalili, to jest masakracja, nie? Coś pięknego. Naprawdę kuźwa, ja jestem pod wrażeniem, co oni tutaj wymodzili, nie? To jest masakracja po prostu. Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. Piękne to jest. No po prostu wizualnie demo tego Matrixa na silniku Unreal Engine 5 robi mega piorunujące wrażenie. To jest jakaś
masakra. Warto jeszcze, słuchajcie, wspomnieć, że na konsoli Xbox Series X demo zajmuje około 29 GB. Na PlayStation 5 mamy tych gigabajtów troszkę mniej, bo mamy 25 do ściągnięcia. No i tak jak mówiłem, moje takie wrażenia między tymi dwiema konsolami, no to wydaje mi się, że na Xbox Series X troszeczkę lepiej wyglądały te kolory. Nie wiem, może to jest, jeszcze raz powiem, jakieś złudne wrażenie, nie wiem. W każdym razie na piątce wydaje mi się, że jest ten obraz bardziej bledszy, na Xboxie jest bardziej żywszy. No, tak będzie wyglądać przyszłość gier. Jedyne co nam graczom pozostaje, to po prostu czekać na tą przyszłość. Czekać na to, co twórcy będą nam serwować i nam pokazywać. Co będą dla nas tworzyć i wypuszczać. Demo to na pewno jest fajnym początkiem, wyznacznikiem tego, co nas czeka. Od siebie mogę dodać, żebyście sami sprawdzili, jak to demo się prezentuje. Bo to trzeba przyjść samemu. Tyle ode mnie, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Kumpu złoty, koleżanko, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, łapkę w dół, komentarzyk. Pozdrawiam. Ejo, papa.